Intensywne szkolenie Mistrz Sprzedaży już za nami. Muszę powiedzieć, że każde szkolenie oczywiście jest wyjątkowe, różne i takie zapamiętające mocno w pamięć. Natomiast to szczególnie utknie mi w pamięci jako takie wydarzenie, po którym chyba nastąpiło najwięcej takich krosów. Chodzi mi tutaj o to, że uczestnicy pomiędzy sobą już na sali szkoleniowej zaczęli umawiać się na różnego rodzaju współpracę, poznawanie bliżej swoich biznesów, łączenie niektórych swoich działań, no i mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. Jako ciekawostkę powiem Ci, że na szkoleniu Zespół Marzeń wiele lat temu poznał się Mariusz Mszyca z Patrycją Mostowską-Borysiewicz i to po tym szkoleniu, na pobliższym oczywiście poznaniu i wspólnych zadaniach domowych i mastermindach, postanowili napisać razem książkę Jak stworzyć swój pierwszy biznes, którą później RBC wydało. Do dzisiaj jest w naszym sklepie internetowym. Także nigdy nie wiesz, kogo poznasz na szkoleniu, co Was połączy i co będzie można zrobić później razem. Także myślę, że niedługo się będę nazywać taką swatką biznesową. A teraz mamy cudowny dzień i fantastyczny czas, ponieważ właśnie wybieram się na kolację z laureatami konkursu Po sukces z Rowińską. Trochę nas ten COVID, że tak powiem, przeczołgał, ponieważ obostrzenia nie pozwoliły nam się spotkać wcześniej, ale teraz wreszcie z 20 autorów takich filmów, które najbardziej zachwyciły jury, będziemy mogli się zobaczyć. A jeżeli jeszcze nie widziałeś materiałów Po sukces z Rowińską, to w opisie do tego wideo znajdziesz link, w którym możesz zobaczyć te nie tylko 20 najlepszych, ale również bardzo innych, dużo ciekawych albo też z ubiegłego roku materiałów i posłuchać o historiach tych ludzi i o tym, w jaki sposób zaczynali naukę ze mną, rozwój ze mną i do czego ich to doprowadziło. Każda historia jest inna, inspirująca i dla mnie pasjonująca. Mam nadzieję, że taka będzie również dla Ciebie. A teraz lecę na kolację. Teraz jest szczególny dzień, szczególny wieczór, ponieważ dzisiaj odbywa się Gala Mastera RBC. Co to jest za wydarzenie? To jest taki moment, w którym masterzy, którzy ukończyli program Master Business Training, a czasami ci masterzy, którzy jeszcze są w trakcie, przyjeżdżają na nasze święto. Karolina, ja teraz nagrywam. Podczas tego święta, jak widzicie, testujemy mikrofony, ale też podczas tego święta między innymi odbierają swoje certyfikaty, swoje dyplomy ukończenia Akademii Trenera, programu Master Business Training i mamy również wystąpienie. Dzisiaj dr Bartosz Sobotka, autor książki Kompetencje Jutra, opowie nam o tym, jakie są kompetencje przyszłości, także bardzo, ale to bardzo czekamy na jego wystąpienie. Zapraszam. Rozwijać się z RBC, bo jak nie, to już w ogóle czekają Was same nieszczęścia. Absolutnie nie. Jestem o Was spokojna. Natomiast wiem, że to, co się tworzy podczas programu Master Business Training, czy też Akademii Trenera w Waszym życiu, to zdecydowanie ciekawe relacje, znajomości i przynależność do pewnego rodzaju szczególnej grupy. Nie tylko szczególnej, że ja tak sobie myślę o tym, co tworzę, bo poważanie w testach Gallupa mam na pierwszym miejscu, no i ciężko jest mi wybić to z głową, to nie jest szczególne, ale też dlatego, że sami bardzo często powtarzacie, że ta społeczność, kontakty w tej społeczności, ludzi, których tutaj poznajecie, pozwalają Wam zrobić kolejny krok, albo życiowo, albo w Waszej karierze, a czasami jest to krok, w którym trzeba pójść jednak do tyłu, po to, aby to podrobić jakąś lekcję i z powrotem wrócić na ring, jakim jest czasami nasze życie. Trudno jest wyrokować w jakiś sposób, czy my mamy sami uczyć nasze dzieci, czy jednak to ma szkoła robić. Nas nikt nie uczył, nasi rodzice nie poświęcali tyle czasu, co my teraz poświęcamy naszym dzieciom. Jesteśmy rodzicami takimi helikopterowymi, tak? Angażujemy się w każdą sprawę, która dotyczy naszego dziecka. Czy to jest dobre? Nie wiem, nie ma na to jednej, nikt nie ma na to
jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast co wydaje mi się za pewnik, musimy nauczyć nasze dzieci zadawać pytania. Wydarzeniach, jakby mi było mało wrażeń, jeszcze dzisiaj na sobotę mam zaplanowane nagrania, uwaga, pewnie będziecie znali ten taras, jeżeli jesteście bardzo instagramowi, nagrania z Agnieszką Architekt Porządku do naszego najnowszego projektu Biznes bez tabu. Biznes bez tabu to projekt, w którym przeprowadzam długie rozmowy z przedsiębiorcami, osobami, które osiągnęły ostatnio spektakularne wyniki, sukcesy, i pytam ich o nie tylko i wyłącznie te takie, wiecie, rzeczy instagramowe, miłe i tak dalej, ale również o te trudniejsze momenty. A dziś porozmawiam z Agnieszką o tym, w jaki sposób ona budowała swoje imperium architektki porządku. A prawie 300 tysięcy osób, które obserwuje ją na Instagramie, to jest wynik, jeżeli jest się architektką porządku 2,5 roku. Książka, która jest już bestsellerem, program w telewizji, rzesza osób z pierwszych stron gazet, które przeprowadzała i robiła im organizację, no i niesamowity koncept biznesowy. Także dzisiaj nagrywamy, a jak nagramy, to już kończę swoją pracę i uwaga, mam nadzieję, że wejdziesz na stronę biznesbeztabu.pl i zobaczysz, o co chodzi z tym nowym projektem, ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo czasu, energii poświęciliśmy ostatnio właśnie na to, żeby go rozwijać. Już mamy gości, nagrywamy. Jak do tego doszło, już mamy ustalony. Teraz ja tutaj się spełniam w oczywiście jednej z moich ulubionych ról, czyli dopieszczam bubę, Aga robi kawę i za chwilę, tak, Gabi, ciebie też teraz, i za chwilę będziemy rozmawiały. Makijaż, dobrze? Pięknie. Ja nie umiem gotować i malować, więc to nie... Ale mam saszetkę ładnie.
Jestem w domu, już nawet zdążyłam po tym wyjeździe troszeczkę się rozchorować i powrócić do siebie, ponieważ końcówka mojego wyjazdu do Polski okazała się taka mocno wirusowa. Trzymam tego tutaj słodziaka ze sobą, dlatego że on ciągle szczeka i bałam się, że jak będzie siedział na fotelu, to zakłóci tutaj moje wspomnienia, którymi chciałam się z wami podzielić. Super mocny i intensywny tydzień w Polsce za mną. Mieliśmy, tak jak widzieliście, szkolenie mistrz sprzedaży, które było pierwszym szkoleniem po lockdownie, takim na żywo. Dotychczas wszystkie prowadziłam online, więc wróciliśmy do tej takiej poprzedniej naszej energii. I to, co widzę, że jest taką największą wartością takiego szkolenia na żywo, oprócz tych emocji, które są jednak większe niż w świecie online. W świecie online, wtedy, kiedy się uczymy, jest więcej takiego, powiedziałabym potocznie, jak to szkoleniowcy mówią, mięsa, czyli więcej takiej teorii. Tutaj na żywo jest więcej praktyki, więcej nawiązywania nowych znajomości, networkingu, przykładów, którymi się dzielimy. Więc na tym szkoleniu również to było. Wielu różnych przedsiębiorców nawiązało ze sobą współpracę, ciekawe znajomości, także czekam teraz, co z tego wyniknie. I uwaga, pod jednym z ostatnich moich postów na Instagramie uczestnicy tego szkolenia się przedstawiali po to, żeby mieli ze sobą kontakt, po to, aby mogli wzajemnie do siebie napisać, ponieważ to nie jest takie łatwe, kiedy na sali szkoleniowej jest 100 osób, spamiętać wszystkich, kto się czym zajmował. Jeden taki malutki spoiler wam mogę zrobić odnośnie tego, co nas czeka w tym jeszcze roku. Jest taka firma, która tworzy kosmetyki na bazie soli bocheńskiej, między innymi polska firma Salco Naturel, którą bardzo, ale to bardzo lubię. Od wielu lat używam jednych z ich kosmetyków, takich o zapachu czekolady. No i pomyśleliśmy, że w takim razie nawiążemy współpracę z tą marką, aby na święta Bożego Narodzenia, na zakończenie tego roku, wtedy, kiedy wszyscy kupujecie prezenty, ale też bardzo często chcecie coś dla siebie, żebyście mogli taką dedykowaną kolekcję kupić u nas w RBC. Także już od kilku miesięcy pracujemy z nimi nad doprecyzowaniem tego, co byśmy chcieli dokładnie. Jeszcze też pracujemy nad opakowaniami, ponieważ chcemy, aby nasze opakowania były ekologiczne, żeby to były szklane opakowania, także dużo tutaj wymaga doprecyzowania. No i akurat ekipa Salco była też na szkoleniu mistrz sprzedaży po to, abyśmy mogli się poznać jeszcze bliżej. Co jeszcze? Po mistrzu sprzedaży teoretycznie miało być takie spowolnienie, ale no oczywiście to jest tak z moimi spowolnieniami, że ma być wolno, a i tak ja wkładam bardzo dużo energii w każde z moich działań, w związku z czym mocno się emocjonuję. Emocjonowałam się tak bardzo, bardzo mocno, dlatego że wreszcie mogłam się spotkać z laureatkami konkursu Po Sukces Zdrowińską. Każdego roku organizuję konkurs Po Sukces Zdrowińską, w ramach którego moja społeczność może nagrać wideo, w zeszłym roku to było wideo maksymalnie 6-minutowe, w którym opowiada o swojej transformacji, o swoim rozwoju, o tym, co przeżyli ze mną w czasie czy też szkoleń, czy też lektur książek, i umieszczają je w internecie, a kolejno my mamy ogromny kłopot z tym, aby wybrać 20 najlepszych. Dlatego kłopot, ponieważ jeżeli widzimy 500 filmów, no to wybrać z 500 filmów najlepsze 20, to jest naprawdę masakryczne zadanie, także całym zespołem RBC pracujemy nad tym. No i taka topowa 20, oprócz tego, że wygrywają różnego rodzaju nagrody, to też spotykamy się na kolacji,
takiej, podczas której świętujemy, możemy się poznać bliżej, już nie zobaczyć się tylko i wyłącznie przez internet, bo wiele tych osób albo tylko czytało moją książkę, albo widziało się gdzieś ze mną przez internet, ale nigdy nie widziało się ze mną na żywo. To wtedy możemy wyświętować i to była szczególna taka kolacja, pierwsza, której doświadczyłam, taka, w której uczestniczki tej kolacji tworzyli wręcz takie małe kółeczka pomiędzy sobą i rozmawiali na temat tego, czym się zajmują, nawiązywali jakieś kontakty pomiędzy sobą. Z reguły jest tak, że wszyscy siedzą na tej kolacji, jedzą, skoncentrowani są na mnie, a wiadomo, że wtedy ja kontra 20 osób to nigdy nie jest, że tak powiem, do wykonania, żeby 20 osób jednocześnie zainteresować, obdarzyć taką samą uważnością, więc tym bardziej mi było miło, że tutaj tym razem dziewczyny też interesowały się sobą, ponieważ bardzo zawsze mi zależy na tym, aby społeczność również czerpała z tego, co ma dla siebie do wniesienia, bo wiem, że jest tego dużo. Także bardzo serdecznie dziękuję za tą kolację wszystkim tym, które były dziewczynom, bo to było takie typowo żeńskie spotkanie. No i mam nadzieję, że będziemy miały okazję się jeszcze spotykać, a tych z Was, którzy chcą wziąć udział w konkursie Po sukces z Rowińską, od razu uprzedzam, że tak, planuję na koniec roku ogłosić po raz kolejny start w tym konkursie. Ej, umówiliśmy się, że jesteś na rękach i w związku z tym nie szczekasz, tylko tutaj ładnie się udzielasz na wideo albo coś, tulimy się. A kolejne oczywiście wydarzenie to Gala Mastera RBC, czyli takie spotkanie dla osób, które ukończyły program Master Business Training RBC, półtoraroczny, albo ukończyły Akademię Trenera RBC. To był kolejny nasz wieczór, niezwykle taki wzruszający, ponieważ wielokrotnie musieliśmy go przegładać ze względu na lockdowny, a teraz wreszcie mogliśmy wyświętować. Ludzie, którzy dołączyli do programu Master Business Training, ukończyli go, mogli wejść po czerwonym dywanie na scenę po to, aby odebrać swój certyfikat ukończenia tego programu. To jest takie symboliczne oczywiście, no bo certyfikat, cóż, no, którego wywieszamy na ścianie albo chowamy do szafki pamiątkowo, ale myślę, że te osoby, które przechodziły przez ten proces rozwoju, dokładnie tego dnia mogły sobie przypomnieć, jak wielką przeszły przemianę. Od momentu, kiedy niektórzy z nich brali kredyt na to, aby zrobić program Master Business Training, a teraz miesięcznie zarabiają dwa razy więcej niż on kosztował. Była jedna z takich dziewczyn, która właśnie później się podzieliła taką swoją uwagą, Małgorzata. I to jest niezwykle miłe. Były oczywiście osoby z Akademii Trenera, które również odebrały swoje certyfikaty, a byli też tacy, którzy odebrali i jedne, i drugie, ponieważ ten poprzedni rok czy dwa były dla nich totalną torpedą rozwojową. Nie podszczekuj mi. Hej, tutaj jesteśmy. Także piękny czas, który w dużej mierze poprowadziła Magdalena Saganowska i Karolina Kozielska, czyli nasz dział rozwoju. Zaprosiły również osoby z naszej społeczności masterów do tego, aby poudzielały się na scenie, a dużą niespodzianką i bardzo ciekawym takim kontentem podczas tego wydarzenia było wystąpienie Bartosza Sobutki, autora książki Kompetencje jutra, którą bardzo, ale to bardzo serdecznie Wam polecam. Jest na stronie kamilarowińska.pl do pobrania, także do kupienia, także koniecznie albo w formie e-booka, albo w formie książki drukowanej przeczytajcie ją, ponieważ zmiany, które się szykują w ciągu najbliższych 10 lat będą spektakularne i ważne jest, aby przygotować się do tych zmian już teraz. Kolejną książką, którą chcę, żebyście koniecznie przeczytali, to jest książka, którą od wielu lat Wam polecam. Droga Toyoty do Lean Leadership, która jest obowiązkową lekturą dla każdego menedżera, dla każdego przedsiębiorcy. Jeżeli tylko planujesz przynajmniej jedną osobę zatrudnić do swojego zespołu, to koniecznie czytaj.
Ja wiem, że nie każdy z nas planuje założenie takiej firmy ogromnej jak Toyota, może niektórzy planują większej, ale zawsze, jeżeli chodzi o kulturę biznesową, ważne jest, aby uczyć się od największych i od tych, którzy odnoszą spektakularne sukcesy. No i nawiązując też do takiego właśnie uczenia się od innych, bardzo, bardzo się cieszę ze startu mojego najnowszego programu, któremu poświęciliśmy ostatnie ponad pół roku, a przygotowywaliśmy się do niego naprawdę o wiele dłużej, ponieważ był on takim moim cichym marzeniem, aby kiedyś go włączyć, czyli projekt Biznes bez tabu, który właśnie wystartował. Biznes bez tabu to projekt, do którego zapraszam przedsiębiorców z różnych branż, tak aby można było się posiłkować albo inspirować różnymi rodzajami biznesu i zapraszam ich do tego programu po to, aby opowiedzieli o tym, w jaki sposób zaczynali swój biznes, w jaki sposób finansowali początek swojego biznesu, skąd brali pierwszych klientów, w jaki sposób działali, żeby opowiadali o swoich błędach, ewentualnych porażkach, na których inni mogą się uczyć, jak również oczywiście o sukcesach, o tym, co im świetnie wychodzi, tak abyśmy mogli się inspirować. Na stronie Biznes bez tabu, jeśli jeszcze Ciebie tam nie ma, to możesz dołączyć do tego projektu. Teraz wyruszyła pierwsza edycja i jest tam 6 przedsiębiorców. I uwaga, no w czasie, w którym jeszcze nagrywałam tego vloga, miałam przyjemność jeszcze odwiedzić architekt porządku, czyli Agnieszkę Witkowską i z nią nagrywać kolejny odcinek. Także jeżeli planujesz bycie przedsiębiorcą kiedykolwiek lub już nim jesteś, to koniecznie dołącz na pokład Biznes bez tabu, ponieważ będzie to dla Ciebie ciekawa lekcja biznesu, inspiracji, no i być może zaoszczędzisz sobie popełniania błędów, które już inni popełnili i podzielili się z Tobą w tym wideo. Dziękuję Ci serdecznie, idę teraz spędzać czas z moimi gośćmi, z Justy i z Anią, a Ciebie zapraszam na kolejne wideo, o którym będzie Power Poniedziałek. Do zobaczenia.